Cześć, ja jestem Jacek i dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego nie powinieneś kupować Canona R6 Mark II. Kiedy wszyscy myśleli, że Canon już niczego nowego nie zaprezentuje, wtedy pojawił się on. Canon R6 Mark II. Co nowego zaprezentował? Między innymi nowe przełączniki. Nie spodobał mi się ten system, przyznaję szczerze. Przerzucenie włącznika z lewej na prawą stronę było średnim posunięciem i myślę, że jest to jedyny powód, dla którego tak naprawdę nie powinniście kupować Canon R6 Mark II. Poza tym jest to naprawdę fajny aparat, oferując naprawdę sporo możliwości i od razu powiem, że nie mogę zgodzić się z tym, co już przy premierze pojawiło się w necie, czyli komentarzami o tym, że jest to upgrade tylko i wyłącznie dla filmowców. Moim zdaniem, po kilku tygodniach użytkowania, każdy fotograf znajdzie też tutaj sporo dla siebie. Z zewnątrz nie zmieniło się zbyt wiele, za to w środku mamy trochę nowości. Stabilizacja jest co prawda ta sama. Wciąż mamy na papierze procesor Digic X, inaczej Digic X10. Jednak nie jest to ten sam procesor co u poprzednika. Jest on dużo wydajniejszy, co też widać w samej pracy aparatu. Zmieniła się matryca i to jest ogromna różnica, bo ma teraz ona 4 megapiksele więcej, ale to, że została zaprojektowana od zera, robi tu największą różnicę. Jeżeli chodzi o ISO, tak naprawdę nie ma różnicy względem poprzednika. Zmieniły się trochę kolory, jednym będzie to pasować, innym nie. Jednak przy wysokich czułościach aparat dalej daje sobie radę, czyli tak naprawdę to, za co wszyscy pokochali R6 jedynkę, jest kontynuowane. Na Canonboardzie bardzo często pojawiało się jedno pytanie. Czy ten aparat rozpozna zebrę? Rozpozna. Jednak sam autofokus zyskał nie tylko funkcjonalność rozpoznawania zebry, ale także sporo więcej. Canon na swojej stronie twierdzi, że względem poprzednika jest on szybszy o około 80%. Ja nie jestem w stanie tego określić z taką precyzyjnością. Pracowało mi się na nim faktycznie lepiej. Szybciej wykrywał obiekty, lepiej się ich trzymał, co w tym momencie też możecie zobaczyć, że przypięty po prostu do jednej zawodniczki śledził ją do samego końca, mimo że już nie miała piłki, mimo że została zasłonięta cały czas, ostrość była utrzymywana na niej. Zmiana matrycy dała jeszcze jedną ważną rzecz, czyli do 40 klatek na sekundę w trybie migawki elektronicznej. Nowa matryca to zdecydowanie szybszy odczyt i zastanawiałem się, czy będzie to użyteczne, czy nie, bo w Canonie R7, jeżeli czytaliście mój test na blogu cyfrowe.pl, mogliście zauważyć, że tam 30 klatek w elektronicznej migawce nie było do końca użyteczne, był duży rolling shutter. Jednak w Canonie R6 Mark II byłem pozytywnie zaskoczony. Co ważne, te 40 klatek jest z pełnym śledzeniem autofokusa, więc nie ma tutaj praktycznie żadnych ograniczeń. Dodatkowo możemy włączyć tryb zupełnie cichej migawki, bezgłośnej, co przydało mi się bardzo w teatrze, gdzie no, nie mogłem wydawać żadnych dźwięków aparatem. I praktycznie przez cały spektakl robiłem go wyłącznie na elektronicznej migawce. I tutaj też jest jedna fajna funkcjonalność zapożyczona z Canona R3, która nazywa się HF Anti-Flicker. Pozwala ona ustawić czas z dokładnością aż po przecinku. Nie mamy jednej tysięcznej, tylko mamy jedną tysiąc jedną przecinek 8 na przykład, albo coś w tym guście. Aparat wykrywa migotanie i próbuje je zlikwidować lub chociaż zniwelować. Bardzo przydatna funkcja, muszę przyznać, szczególnie właśnie przy słabej jakości oświetleniu, które migocze. Canon R6 Mark II zyskał jeszcze jedną fajną funkcję, która nazywa się RAW Burst, czyli funkcję, dzięki której możemy zapisywać zdjęcia przed naciśnięciem spustu migawki. Jak to działa? No dość prosto. Kiedy włączymy tę funkcję, aparat zaczyna rejestrować obraz od naciśnięcia pół spustu. Dopiero po naciśnięciu spustu zapisze nam 100 zdjęć, które wybieramy sobie w menu. Możemy wyeksportować wtedy taki obraz do RAW-a bądź JPEG-a, wedle uznania. Canon R6 Mark II, podobnie jak pierwsza generacja R6, w trybie migawki mechanicznej zapisuje 12 klatek na sekundę. Jednak zmienił się bufor i dla mnie jest to ogromna zmiana, bo w przypadku pierwszej generacji potrafiłem go zapchać nawet na tej mechanicznej migawce przy tych 12 klatkach. Tutaj okazało się to być praktycznie niemożliwe. Mogłem naprawdę długo trzymać spust migawki, a aparat wciąż robił zdjęcia. W
trybie migawki elektronicznej przy 40 klatkach na sekundę oczywiście jest możliwe zapchanie buforu i to pewnie po 2-3 sekundach, nawet w przypadku szybkich kart. Jednak tego trybu będziemy raczej rzadziej używać i w dość określonych warunkach, więc moim zdaniem nie jest to duży problem. Na facebookowej grupie Canon Board pojawiło się też pytanie o to, czy Canon R6 Mark II współpracuje z zamiennikami akumulatorów. No, współpracuje, nie ma tu żadnych problemów, wystarczy dobre LP6NH i możemy robić zdjęcia, nie ma żadnego problemu, ale jeżeli jesteśmy już przy temacie baterii, to warto wspomnieć o tym, że zmieniło się zarządzanie energią dzięki nowej matrycy, dzięki nowemu procesorowi. Aparat po prostu zużywa jej mniej, dzięki czemu możemy po prostu dłużej pracować na jednym ładowaniu i to zdecydowanie dłużej. Nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o filmowanie, więc przekażę głos po prostu komuś, kto się lepiej na tym zna. Cześć, ja nazywam się Igor Podgórski i w kilku zdaniach opowiem Wam o funkcjach filmowych Canona R6 Mark II. I pierwszą, moim zdaniem najważniejszą, nie tyle co funkcją, ale zmianą względem pierwszej generacji jest zupełnie nowa, zaprojektowana na potrzeby tego konkretnego modelu, matryca 6K. Nowa matryca nie dość, że generuje fantastyczną jakość wideo, to jeszcze sprawia, że aparat się nie przegrzewa. Kolejna rzecz to nadpróbkowane 4K w każdym klatkarzu, więc niezależnie od tego, czy nagrywasz 4K w 25 czy w 50 klatkach na sekundę, to cała matryca 6K jest odczytywana, a następnie na etapie kodowania zmniejszana do 4K. I właśnie między innymi z tego powodu to 4K wygląda tak dobrze. Kolejna funkcja filmowa Canona R6 Mark II, o której warto wspomnieć, to wypuszczanie sygnału RAW po HDMI na zewnętrzny rekorder. Więc R6 w połączeniu z Atomosem Ninja V+, może nagrywać 6K ProRes RAW do 50 klatek na sekundę. Druga generacja R6 otrzymała funkcję, której tak naprawdę absolutnie nikt się nie spodziewał, a dokładniej otrzymała False Color, czyli doskonałe narzędzie do monitorowania ekspozycji, czyli naświetlenia nagrywanego ujęcia wideo. Oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, a moim zdaniem jest tego naprawdę dużo, to Canon R6 Mark II otrzymał również pre-recording i kompensację oddychania obiektywu. A z mojej strony to byłoby na tyle. Dziękuję za gościnę. Trzymajcie się. Cześć. Pojawiło się również pytanie o to, czy Canon R6 Mark II współpracuje z obiektywami EF. Oczywiście, że współpracuje, wystarczy nawet najprostszy adapter i Sigmy, Tamrony, Tokiny, Canony. Wszystko będzie działać bez najmniejszych problemów, nie ograniczy to żadnych funkcji, więc jeżeli macie już takie obiektywy, możecie spokojnie wybrać ten aparat. Pamiętajcie tylko o dokupieniu adaptera. Czy to znaczy, że Canon R6 Mark I jest złym aparatem? Oczywiście nie, to wciąż jeden z najlepszych korpusów na rynku. Jednak Canon R6 Mark II wprowadza sporo nowości i zwyczajnie jest lepszy. Możecie się sami o tym przekonać, wypożyczając oba korpusy z cyfrowe rent. Pamiętajcie też o tym, żeby zostawić tutaj subskrypcję, lajka, dzwoneczek. A jeżeli macie więcej pytań, zapraszam do sekcji komentarzy. Zerknijcie też na mój wpis na blogu cyfrowe.pl. Tam rozwijam nieco kilka kwestii, więc może to być ciekawe uzupełnienie tego materiału. Na blogu znajdziecie też kod rabatowy.